No to początek dzisiaj. Godzina 6:27. Startujemy na Satana. Inne. Okoliczny szczyt. Inne baszty. Dolina Młynnicka. Tutaj grań solisk, a z drugiej strony grań baszt. I widać skocznię narciarską i sztylpskie pleso. Odpadł skok. Słychać szum. Jesteśmy u góry wodospadu. Patria i grań basz, nie myśli tędy. Na szlak. Bardzo ładna dolina Młynnicka. Widać Fatrę i może niżne rysy. Grań solisk. Bardzo ładna dolina i tutaj jest grań baszt i szatan chyba pierwszy po lewej. No ładna ta grań, wiesz, z tych solisk. Jest co robić tutaj. Sztylpski stit, gruby wierch i kurkocki i wielkie solisko. Przed nami grań baszt. Bardzo ładna. Trzeciesiątą jesteśmy. No. Trzecia. Trzecia. Mięguse. Rysy i wysoka. Teraz piątka. Gratulacje. Dotarliśmy jakoś do Satana. O, dobra, tutaj sobie stanie. Mamy duże, duże miejsce jest na Satanie. Zajmę się mszę. Wysoką widzimy rysy, mięgusze. Który dzisiaj jest? Dzisiaj jest 15 sierpnia. Widzimy chruby wierch i furkocki wczorajszy. Krywań, wielkie solisko, grań solisk. Tutaj przygotowujemy mszę na Szatanie. Wspomnienie Matki Boskiej Bolesnej.
jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Na przełączce zjemy się, uszpejemy i pójdziemy na pogranie. Dobra, okej. I tu jest przestrzeń. Dolina Mięgoszowiecka. To nie wiemy, to poniżej. Tak. Widać ten obryw, nie? Z daleka widać ten obryw. Mamy naszą przygodę z granią. Idziemy od szatana w stronę Patrii. A ręk nie ciągnij. Nie jest tu krucho? Krucho. Tu widzimy szatana, podejście na szatan, przełączkę, na której jedliśmy obiad. I mam. Ja tutaj cię trzymam, Asia. Jeszcze nie. Jeszcze chyba kawałek będzie. Wiesz co, nie wiem, z lewej tak też nie trudno. A nie, nie. Tak trochę z lewej jakby, nie? Zobacz. Możesz iść z lewej, a możesz iść górą. A możesz iść górą przed szczyt. Bo z lewej, lewej pod skałą jest taki, taki deptak. Może wiesz, jakieś miejsce to sobie tam załóż też, nie? Nami. Tutaj Dolina Mięgoszowiecka, za nami ten najwyższy szatan, widać ludzi. I po lewej Chruby Wierch. Tutaj widać za soliskami Krywań. Tu mamy taką fajną ścieżkę. Z kamieni. Jak Marek dobrze będzie stał, to powiedz. To ja wtedy dopiero ruszę. Co? Ciekawe prawo. Jak tam? Dobrze jest, super. To poczekaj teraz, ja idę, dobra? Czekaj, się przeasekuruję. Asekuruj. Jeśli uważaj. Co? Jak dalej? Spokojnie, nie? Tak, spokojnie. Oni do nas dojdą do grani i my tam zejdziemy. Mówił, żeby tu wyjść? Tak.
Znaczy nie, tak jak idziesz, idź. Poczekaj, bo się jakaś lina kończy chyba. O, już jakieś schodki są. A tu... Dobrze, spokojnie, trzymam się. Tu jest jakiś schodek, widzisz? Mamy dużo czasu jeszcze. Mamy super czas. Dobry mamy. Nie mamy iść szybko, jak tu jest ostrożnie idę. Bardzo dobrze. Tu mamy kurwa za pierwsze. Dobrze, dobrze Marek. Asia, dobrze. Mamy się delektować, Asia. Tu trzeba się delektować. Ahoj. Idziecie od Patrii, czy? Od Patrii. Fajnie, nie? Fajnie. Tam kawałek tylko graniówki trzeba. Nadernie. Luksus. Excellent. Oj Boże. 12.20 dopiero. Kurwa, daj spokój długo. Asia, już mamy bliżej, jak dalej, no, wiesz? Mogę iść? Jedź. Się nie zaplątać. To już jest mała Baszta i Patria. To wepnij się tam, Asia. Sucho, nie? I zobacz, tu. No tak, słuchaj. No. To może się... Nie przeasekurujecie teraz Rzesiu, a potem ciebie, a Rzesiu jest dla tych dobry. Masz Rzesiu? Tak. Ale do tego, czekaj, do tego, daleko jest Rzesiu do tych kopczyków? Nie. Kawałek. No, ale czekaj, jest jakiś kawałek. Albo między skały, albo w lewo, albo w prawo. Zobacz, jak lepiej jest. Dobra. Dobra. Delikatnie. Tak, tak, cały czas mam cię, Asia. No to rzeczywiście takie zejście, wiesz. Lepiej się wychodzi niż schodzi, nie? Wychodzi, to jest fajne. Ale jednak lepsze jest to miejsce gdzieś tam. Tak, tak. Ja widziałem, że oni mocno idą do góry w pionie. Bo co? A jest jeszcze czuj, nie masz? Ja cię... Przytrzymam cię jeszcze. Idziemy przepiękną tutaj Dolinę Mięguszowiecką. Tutaj jest ścieżka na Rysy od strony słowackiej. Chata pod Rysmi, widzimy. Pod Przełęczą Waga. Wysoka Rysy niż na Rysy. Bardzo piękna miejscówka. Grani, szczyt Patria i Przełęcz. No i to jest mała Baszta.
na której już jesteśmy. Marek, zobacz, gdzie szatan jest. Zobaczcie, jakie stąd są widoki. Jakie koło. Patrz, jakie widoki! Dobra, robimy film. Grzesiek, patrz! Ale kurwa, widzisz to? No. Ja pierdolę! Całe kółko. Całe kółko. No miałem, że są jaja po prostu. Jest całe kółko, wiesz? Jesteśmy na małej baszcie. Małej baszcie. Przed nami szatan i grań baszcz, którą żeśmy sobie zrobili. Piękne kółko. Wysoko jesteśmy, więc wszystko pięknie widać. Mięgusze. Mnicha z tą granią, pięknie, rysy, wysoką, łomnicę tam daleko widać. Tutaj Gerlach i Kończysta, tutaj Asiuncia. Asia, pokaż się do telewizji, Kap TV. O, i tutaj Grzesiu, Kap TV. No, a tu jest Krywań tam dalej, w drugim planie jest Krywań, a w pierwszym planie grań solist, którąśmy wczoraj byli na tych wszystkich szczytach, na Wielkim Solisku, na Furkocie, na Chrubym. No i koniec, znowu szatan, na którym odprawiliśmy Eucharystię. Pozostał nam tutaj ostatni kawałek grań. Nad nami latają, ostrożnie, nad nami latają sobie jakieś skrzydła. Mała baszta, no. To jest ostatni. Gdzie jest ścieżka? Ścieżka jest. Gdzie? Jest ścieżka, zobacz. Tu jest. Ją? No. Ale cholerę drogi. Prawie. Super, wiesz? Super, nie? No. Wymoczyliśmy nogi sobie w stawie. I tu żeśmy schodzili z tamtej przełączki. Więc patrzą, a małą basztą. Tutaj jest plaża, wodospad Skok.